Cześć, witajcie, detailingowy dziadzia. Miesiąc temu wrzucałem film z Fireballem, z Xiliancikiem, który śmierdzi okrutnie. Aplikuje cię, powiedzmy, no średnio na czarnym. Jak pamiętasz, lubi zostawić smuszki. Na białym lakierze ładnie to wyglądało. Nie jest to może mistrz połysku, ale fajnie. Taki, kurczę, lakier fajnie nasączony, taki odżywiony. Czy jeszcze siedzi? Przepraszam za szumy, bo wieje. Wiesz co? Ciężko mi opowiedzieć, ale na przykład tak jak tutaj na dachu. Pamiętasz, były odciny, nie? Gdzie taśma, to tak jakby jej nie było. Jaka tu powłoka siedzi, nie powiem. Ale patrząc, jak ta powłoka się zachowuje, którą położyłem, to już ci mówię, moim zdaniem no jest lepiej tutaj. Te kropelki są bystrzejsze. Kolejna rzecz, to były chyba szyby, tak? Nie wiem, czy aplikowałem, czy nie, ale jest ładnie. Maska. Siedzi. Idealnie. Na lakier, który nie był idealnie przygotowany. Założę się, że na jałowym lakierze byłoby perfekcyjnie. No i jeszcze siedzi. No, warunki miejskie. Tu tafluje. No, tutaj słabiutko. Lampy. Siedzi. Siedzi. Zderzak przód ładnie. Lecimy teraz tutaj bok drzwi. No, tutaj tu już go prawie że go nie ma. Oczywiście mylę czym? Neoxal 737, żeby nie było. On mi troszeczkę przypomina ten produkt ich tą szybką powłokę, jeżeli chodzi o zabrudzenie, czyli samooczyszczanie. Naprawdę ma fenomenalne. Tutaj nie mogę złego słowa powiedzieć, bo przez miesiąc czasu naprawdę trochę padało. To jest taki, powiedzmy, letnio-jesienny brud, bo to już mamy końcówkę września. I ładnie, ładnie. Naprawdę zrzut brudu tego drogowego jest całkiem niezły. Jeżeli chodzi o trwałość, no to tamten produkt rzeczywiście, który już chyba nie ma w produkcji z tego, co kojarzę, no to wiadomo, że jest moim zdaniem. Wygląda to trochę lepiej. Tutaj jest nieźle. Wiadomo, im wyżej, tym lepiej. Najgorzej oczywiście będzie zderzak tył. W Mańku to jest katastrofa tutaj przy tym aucie. No tu się broni, jest tafla, no szału nie ma. Tak naprawdę tutaj już zniknął. Tu już go nie ma. Tak, tutaj no szału nie ma. Szału nie ma, naprawdę szału nie ma. Ogólnie jakbym się miał skupić, jeżeli chodzi o trwałość, to na Mańku zdecydowanie tył. Tutaj to jest takie newralgiczne miejsce, gdzie rzeczywiście wszystkie produkty dostają najbardziej w kichę. Tylny zderzak, standardóweczka i co ciekawsze, ta strona jest fajniejsza. Tu jest wręcz perfekcyjnie, co się potwierdza, że lewa strona auta ma gorzej niż prawa. Ten mit, myślę, że już dawno jest obalony, bo z tego względu, że te auta z naprzeciwka, które jadą, no wbijają ci ten brud. Podbijają ci z drogi ten syf i więcej łapiesz. No, jakby nie było, od pobocza nie masz takiego uderzenia. Także no tutaj to jest perfekcyjnie. Tutaj jakbym go przed chwilą położył, kurczę. Bajeczka. Zobacz. No, tu jest rewelacja. Tu, gdzie najbardziej dostaje od kół, no jest zdecydowanie lepiej niż tamtej strony. To w ogóle bez dwóch zdań. Nie ma tematu w ogóle. Nie ma tematu. A na masce zobacz, już gorzej. No dobra, słuchaj. Co do produktu, kurczę. Fajne oczyszczanie, naprawdę. Mega oczyszczanie. Tutaj wjechałem z świeżą pianą 1 do 10. Film się pojawi. Całkiem nieźle. Naprawdę tego brudu przez ten miesiąc czasu było niewiele na tym aucie. Może auto nie robi Bóg wie ile kilometrów, ale wiadomo, przez miesiąc czasu ten brud zdążył się konkretnie wgryźć, czyli opady, słońce, słoneczko ładnie też wtapiało w ten produkt swój brud, także
ogólnie, kurczę, nie jest źle. Nie jest źle. Nie jest to, kurczę, mistrz świata. Tak jak chyba w tamtym filmie już mówiłem. Jeszcze jakby poprawili tylko ten zapach, to byłoby naprawdę idealnie. No dobra, dzięki za obejrzenie. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!